Cześć kochani, dzisiaj powiemy sobie o tym, że państwo nie chce być wrogiem przedsiębiorców. Państwo powiedziało, czyli Mateusz Morawiecki w jednej osobie, powiedział, że państwo nie jest nawet, wręcz już stwierdził fakt, że państwo nie jest wrogiem przedsiębiorców. I po tych słowach nawet koń by się uśmiał, powiem wam. Znaczy bardziej mi tu pasuje, kot by się uśmiał, bo koty się nie śmieją, więc po tych słowach kot by się uśmiał. Zapraszam. Tak, państwo polskie nie jest wrogiem przedsiębiorców. No trzymajcie mnie, bo ja nie wierzę w to, co słyszę i czytam. Ja nie wiem, w jakim świecie Mateusz żyje, ale chyba na innej półkuli. Innej od nas. Innej niż my. Ja mam wrażenie, że on może w Finlandii był i jeszcze nie wrócił. Albo w Finlandii pił i jeszcze nie wytrzeźwiał. No alkohol, no wie pan, alkohol nie jest w Polsce czymś jakimś... Czyli abstynentem pan nie jest? Nie jestem abstynentem. Bo ja nie wiem, jak można nie widzieć, co się dzieje w tym chorym świecie. A już tym bardziej w Polsce. Kiedy to od lat niszczone są polskie biznesy. Każde podwyżki dotykają praktycznie ciągle przedsiębiorców. Lockdowny. Bezprawne zamykanie biznesów. Zakłady fryzjerskie zamknięte, a sami łazili do fryzjera, bo wszyscy byli ostrzeżeni jak jeden mąż. Bo przecież są ludzie ważni i ważniejsi. Przedsiębiorcy, proszę pana, panie premierze, mają w tym kraju przepierdzielone, żeby gorzej nie powiedzieć. Prąd na firmę droższy. Nie wiem czemu. Gaz na firmę droższy. Nie wiem czemu. Śmieci, wywóz na firmę droższe. Nie wiem czemu. I Mateusz dalej nie rozumie, że jak obniży konsumentom, to podwyższa firmom. I wiecznie wbijacie przedsiębiorcom ten palec w oko, nie? Wiecznie. Na każdym zakręcie. Czekajcie tylko, żeby oni w końcu nie wsadzili wam tego palca nie powiem gdzie. Albo nie zabrali swoich podatków i nie poszli płacić do innego państwa. Bo przecież taki prosty przedsiębiorca dobijany jest z każdej strony. I ktoś tutaj śmie wyjść i powiedzieć, że nie jest wrogiem przedsiębiorców? Zmiany podatkowe, jakie przygotowaliście w Polskim Ładzie, są chore. Chore. Tarcze daliście. Nie trzeba byłoby dawać żadnych tarcz, jakbyście nie pozamykali biznesów. Możecie sobie te tarcze w buty wsadzić. Bo jakbyście nie zamknęli biznesów, nie zamknęli ludzi w domach, to te pieniądze z tej tarczy mogłyby uratować kilka żyć dzieci, które zbierają miliony na leki, bo na to też nie potraficie znaleźć rozwiązania. Bo tymi dziećmi też się nikt w tym kraju nie przejmuje, ale za to przejmują się tym, żeby je rodzić, bo jak dokonasz aborcji, to by cię zamknęli na 10 lat do więzienia, najlepiej co niektórzy. I już mi ciśnienie podniósł. Baran jeden. Ale zobaczmy, co tam TVP Info wyskrobało za artykuł. Premier podkreślił, że żyjemy w czasach przełomu gospodarczego i geopolitycznego. Brawo! Widzimy doskonale, co dzieje się wokół nas. Ma to duży związek z wojną na Ukrainie, ale nie tylko. Już przecież przed wojną na Ukrainie trzęsły się w posadach założenia globalizacji, które przez 30 lat były jedynym z kluczowych paradygmatów gospodarczych, powiedział. Żyjemy również w czasach ekonomiczno-społecznego przełomu, ponieważ dawne reguły, dawne paradygmaty gospodarcze ulegają gwałtownej zmianie. Niektóre z nich przestają w ogóle być aktualne. Wiele nabrało charakteru mitów, z którymi dzisiaj już nikt nie za bardzo się liczy. A jeszcze do niedawna były aksjomatami polityki makroekonomicznej, polityki gospodarczej całego świata, stwierdził Morawiecki. Szef rządu jako przykład podał kapitał, który miał nie mieć narodowości, miał swobodnie cyrkulować po świecie i zawsze być wartością dodaną. Po poprzednim kryzysie finansowym, po obecnych perturbacjach finansowych wiemy doskonale, że tak nie jest, że wraz z kapitałem może przyjść rozchwianie gospodarcze, że kapitał ma narodowość, że państwo nie może być postrzegane jako wróg przedsiębiorców, ale też, że państwo bardzo często jest potrzebne, żeby wpłynąć na rzeczywistość gospodarczą na zasadzie interwencji albo na zasadzie redukcji czy eliminacji problemów, które są niezależne od przedsiębiorców, powiedział premier. Dlatego, jak dodał, tak istotne jest jubileuszowe spotkanie w ramach... To nie mamy polskich nazw?
czegoś w Toruniu. Zwrócił uwagę, że podczas niego ludzie z różnych opcji politycznych mogą i powinni dyskutować nad tym, jak w najbliższych latach ułożyć model gospodarczy Rzeczpospolitej. Premier przyznał, że na pewno w obszarze stabilności prawa i przewidywalności regulacji można i trzeba zrobić jeszcze bardzo dużo dobrego. Uproszczenia wymaga też, przyznał, system podatkowy. No i chyba się naoglądał Mentzena i teraz będą wyciągać, zobaczyli, że się sondaże rosną Konfederacji i zaraz będą system podatkowy uproszczać, co nie mówię, że jest złą opcją. Jeśli mają się uczyć, no to fajnie, żeby się uczyli od mądrzejszych, a nie od głupszych, nie? Mówię o tym, bo nie chcę, aby powstało wrażenie, że przedstawiam tylko dobre strony, udane projekty, te dzieła, z których jestem dumny, jak naprawa finansów publicznych, jak ocalenie milionów miejsc pracy, drugie najmniejsze bezrobocie w Polsce, jak przyciąganie kapitału zagranicznego, który jest rozsadnikiem technologii, powiedział Morawiecki. Zdaniem szefa rządu dyskusje o gospodarce powinno się wprowadzić na poziom zgody narodowej. Polska racja stanu wymaga właśnie tego, abyśmy potrafili wyciągać poza nawias aktualnego sporu politycznego te aspekty naszego rozwoju, które charakteryzują się polską racją stanu. Wierzę, że pomimo temperatury politycznej, w którą wchodzimy przed wyborami w październiku, mimo wszystko jest to możliwe, mówił Morawiecki. No i co tam, przedsiębiorcy, czujecie się zaopiekowani? Jest wam jakoś milej na serduszku? Macie więcej pieniędzy, żeby utrzymać stanowiska pracy, zapłacić za rachunki, zapłacić za towar? Jeśli tak jest, to ja przepraszam bardzo, cofam to, co powiedziałam na początku. Ale jeśli tak nie jest, to co rząd może zrobić dla polskich firm? Co on może zrobić dla polskich przedsiębiorców? Może w końcu ktoś tu wpadnie i przeczyta i może będą wiedzieć. Napiszcie, czego wy potrzebujecie. Bo jak na razie to co chwilę sukcesywnie podwyższa najniższą krajową. Jakby nie wiedział, że on ją podwyższy, to wszystko w sklepach pójdzie do góry. Bo przedsiębiorca musi skądś wziąć te pieniądze, żeby temu pracownikowi zapłacić więcej. Przecież nie ma jak Morawiecki z portfela z gumy. To nie jest budżet polski, że można wydawać ile się chce. To jest firma. Dlatego właśnie redukcja etatów będzie zaczynała się od ludzi najbiedniejszych, w sensie takich, których zawody są najmniej potrzebne. Kiedy ktoś może zrezygnować z czegoś na rzecz, nie wiem, kogoś, kto komu będzie mógł dopłacić te pieniądze, to ktoś straci pracę. No i kto będzie się cieszył wtedy? No, nikt się nie będzie cieszył wtedy. Dlatego ludzie, czy ktoś w końcu może zatrzymać tę karuzelę śmiechu, czy to jednak się nie da i musimy z nią runąć? Dajcie znać, czy czujecie się zaopiekowani? Czy czujecie się lepiej po słowach Mateusza Morawieckiego? Czy macie może jednak do powiedzenia 3 słowa do premiera? Czekam na wasze opinie w komentarzach, a ja was jak zwykle codziennie guziam. Pa.